Czas na kolejny odcinek z kariery Energią Kotbus z Road to Glory. Rozpoczynamy. Dzisiaj będzie aż 5 spotkań. Mecz z Unią Berlin i tak naprawdę jedną z najlepszych tych drużyn z górnego czuba tabeli, jeśli chodzi o najsilniejsze drużyny, jeśli chodzi o drugą Bundesligę. Boże, ale to fantastycznie powiedziałam. No powiedzmy, no drużyna z topu drugiej Bundesligi. O, czemu tak na początku nie powiedziałaś? Nie wiem, nie mam pojęcia. Tutaj widzicie mój skład. Ostatnio trochę mało rotuję. Trzeba trochę do tego też wrócić, bo mam naprawdę dużo piłkarzy. No i dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, będzie trochę wyprzedaży, ale zaczynamy od pięknego trafienia naszego wychowanka Engela. On ma kapitalne te uderzenia z dystansu. No i po raz kolejny pokazuje, że potrafi uderzyć za 16 metrów. Tutaj akcja Union Berlin. Byliśmy blisko odzyskania piłki, ale nie udało się. Ale na szczęście strzał, który łatwo broni Spahić. Mamy kolejną sytuację. Piłka do Viteri. Niemiec na prawym skrzydle. Tutaj schodzi do środka. Podaje do Engela. Engel podaje do Verratti'ego. Ten do Haalanda. Haaland w polu karnym się odwraca i lewą nogą pokonuje Rafała Kikiewicza. I mamy 2 do 0. Druga połowa, akcja gości. Dośrodkowanie w pole karne. No i tutaj byśmy blisko. Fatalne wyjście z Pachicza. Byśmy blisko stracenia bramki. A na szczęście nie straciliśmy jej. Tutaj znowu akcja Union Berlin. Udaje nam się przyjąć piłkę na własnej połowie, pod polem karnym, ale źle ją wyprowadzamy. Gogia na prawym skrzydle dośrodkowuje w pole karne i Luis Lea strzela bramkę na 2 do 1, ale na szczęście to była tylko bramka honorowa i chyba przestanę już pokazywać oceny z meczów w ogóle, bo w tym odcinku po raz ostatni to będzie. Tutaj macie treningi. Engel, Kel-Kun i Klein. Kun upgrade'uje, no potrzebujemy tych młodzików, żeby upgrade'owali. Tu mamy ofertę za Baudę, którego postanowiłem sprzedać. W ogóle pod koniec odcinka będzie to widzieć, ale straszna dziwna sytuacja się staje. Ja poprzedłużałem sobie z moimi zawodnikami kontrakt o rok, bo więcej nie chcieli, trudno było się z nimi dogadać. I nagle, magle jest tak, że oni mają 5-6 miesięcy do końca kontraktu, no i inne kluby zaczęły składać mi propozycje darmowego transferu i ja nic nie mogłem z tym zrobić, nie mogłem dać nowego kontraktu dla moich zawodników, no jak potem zobaczycie, kto odejdzie za darmo, no jest naprawdę trochę szkoda, nie ogarniam tego, po raz pierwszy taki fail mi się chyba zdarzył. No stracimy trochę zawodników, nie powiem, starałem się pozyskać też wielu za darmo, ale to jest dziwne, jak ja chcę kogoś pozyskać za darmo, jeżeli ma 6 miesięcy do końca kontraktu, nie mogę go pozyskać, mogę go tylko kupić. Nie rozumiem tego kompletnie, co się dzieje w tej FIFA, bo w 18 nie było takich problemów. No i naprawdę stracę paru piłkarzy ważnych dla mnie. No, może trochę fajnych, ale mniej też grających, ale niestety szkoda, bo chciałem ich sprzedać. No i za nich fajną sumę transferową, za fajną sumę hajsu bym dostał, tak? Odejdą z niczym, no i będę tak naprawdę musiał w pierwszej Bundeslidze, bo jeśli awansuję, zmagać się bez piłkarzy i bez gotówki za nich. No, będę się starał pozyskać ich fajnych, wolnych zawodników, by móc potem ich opchnąć. Tutaj gramy z FC Bochum. No, powiem wam, że te skróty meczu w tym odcinku nie będą jakieś obszerne, bo tak naprawdę niedużo się działo. Tutaj Mamba jest szybki, dobiegł do tej piłki, no i tutaj podał do Haalanda, Haaland strzela bramkę na 1 do 1, no i w tym meczu taki oto był wynik, 1 do 1, remisujemy z Bochum, a jak tam wam powiedziałem, potem to zobaczycie, no zdziwiłem się, no i stracimy kilku zawodników, co jest, no szkoda, bo na pewno, może nie miał już na ich pomysłu, chciałem ich opchnąć, no ale szkoda, że ich traciliśmy za darmo, no i w tym odcinku będzie tylko jedno wzmocnienie, to jest Paul German, otrzymałem ofertę za niego, no i oczywiście ją przyjęliśmy. Baudy został sprzedany, czy German odszedł, to ja tego nie pamiętam. Chyba nie. German na pewno odszedł. Gramy z Holstein Kiel. No i jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli. Fajnie było wygrać z drużyną z Holstein. Mój skład, bram oczywiście Spahić. Dużo grał już 16-latek Klein, będzie grał. Grosztań jest Engel. Kun, Viteri. Który ostatnio już nie gra tak wybitnie, no i może będą jeszcze jakieś roszady. No nie, jak sprawdziłem, roszad w tym okienku będzie tylko jeden transfer, a trochę piłkarzy mi odchodzi po sezonie. No i letnie okienko będzie bardzo pracowite dla Szczepana Kapusty. Tutaj strzał na początku meczu Emila Grossa, ale nie zagroził bramkarzowi rywali. No i tutaj było blisko straty bramki, ale tylko poprzeczka. Kolejna akcja Holstein.
Niestety zakończyła się bramką, tutaj świetnie uciekł ich zawodnik moim obrońcom. No niestety 1 do 0. Kolejna akcja naszych rywali, prawa strona Meite, świetnie do prawego obrońcy Dem, dośrodkowa w pole karne, no i Spachić popisał się kapitalną interwencją, no i przegrywamy 2 do 0. Tutaj mamy rzut wolny, 40 już prawie minuta spotkania, postanowiłem rozegrać go na krótko z Engelem. Dlaczego? No bo Engel ma znakomite uderzenie za 16 metrów, no i po raz kolejny to pokazuje, no Sebastian Engel jest jednym najlepszym naszych piłkarzy w tym sezonie. Myślę, że on, Gross i Haaland to jest nasze takie top 3. No tutaj niestety tracimy bramkę jeszcze pod koniec pierwszej połowy, no i przegrywamy 3 do 1. To nie było nasze spotkanie, stać nas było jeszcze na jedno trafienie, a Nico Kuhn strzeli bramkę na 3 do 2. No niestety przegrywamy to spotkanie. Następny mecz z Arminią Bielefeld. Nie pokazałem wam składów, bo je przeklikałem. Zaczynamy od uderzenia Verratti, który też ma właśnie ten kontrakt tylko pół roku. Nie chciałbym go stracić, bo on jest trochę warty. Ma dobry overall. Frej też tutaj strzela, niestety w poprzeczkę. No i mogło być 1 do 0, ale nie ma. I tutaj popełniłem fatalny błąd z Pachiczem. Źle to wybiłem. Właśnie w tym momencie, jaki to, no, jak można takie błędy popełniać? No niestety, przegrywamy 1 do 0, ale nie poddajemy się. Verratti do Mamby, ten do Stanesa Mamba, Łukowski. No i Jakub Łukowski strzela bramkę, który też jest na liście transferowej. Ale czy odejdzie? No zobaczymy. Jak na razie jest nam potrzebny, więc myślę, że po sezonie dopiero jeszcze go zupgrade'uję, żeby dostać trochę więcej hajsu za niego. Tych piłkarzy, które będę chciał sprzedać, będę upgrade'ował. Tutaj widzicie, kogo straciłem za darmo, kogo sprzedałem. Baumann, Stawecki, Stein, Mamba za darmo, Kruse za darmo, Zimmer za darmo, Schluter za darmo. No, kupiłem Takefusa Kubo, bardzo utalentowanego Japończyka, za 900 tysięcy plus Freitas, bo za Freitas też mógł odejść po tym sezonie za darmo, więc postanowiłem skorzystać i zaoferować go za Kubo. I właśnie w tym meczu debiutuje Japończyk o mega potencjale. I nie wziąłem tego łowcy talentów, o którym rozmawiałem w wcześniejszym odcinku. Postanowiłem, że nie, jednak nie. Takie trochę jak to Rickster napisał, już ja mam nadzieję, że pamiętam dobrze jego nick. Trochę byłoby to cheatowanie, nie powiem. Postanowiłem, że jak na razie tego nie zrobię, to macie mój skład. Kubo na prawym skrzydle, on może grać na lewym, prawym, w środku pola. No i rozpoczynamy ten mecz. Właśnie Kubo, przepraszam to, świetnie się odwraca. Podanie, Gisler też dawno nie grał. No i Kun z dystansu 1 do 0. No, nasz lewo skrzydłowy ostatnio się rozstrzelał. W końcu gra tak wychowanek, jak od niego oczekujemy. Czasem w naszym składzie grasz 5 wychowanków. Tutaj Kubo właśnie, jego pierwsza akcja dla Energii Cottbus, po której zdobył bramkę. Debiutanckie trafienie Japończyka i prowadzimy 2 do 0 z Norymbergą. Tutaj już druga połowa. Akcja naszych rywali. Kerk do Izaka. Znowu Kerk. Izak strzela. Bomba, ale broni. Spachić. Rzut rożny. Misi. O Jezu. Sorry. Misi Diandu środkowuje w pole karne. Słowo w gardle. No niestety, V. Druga żółta kartka dla naszego kapitana. I po raz pierwszy chyba w tej karierze będziemy grali w dziesiątkę. Jeszcze rzut karny na Norymbergi. No Spachić już w tym karierze obronił karnego. Na pewno jednego. Do jedenastki podszedł Zrejak, uderzył, ale Spachić to broni. No i ta interwencja była kluczowa, bo nie straciliśmy bramki na 2 do 1, grałem w dziesiątkę. No i udało nam się strzelić trzecią bramkę w tym meczu. Zobaczcie na tę akcję. Haaland do Kuna, mocny strzał, 3 do 0. No i wygrywamy to spotkanie. Tutaj macie tabelę, zaraz zobaczycie też klasyfikację naszych zawodników, statystyki. Jesteśmy liderami, jeszcze tylko 15 kolejek, więc może w trzech odcinkach zamknę już drugi sezon. No jeżeli wam ten odcinek się spodobał, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Możecie na coś napisać, nie wiem co, nie mam pojęcia. To tyle, dzięki, do usłyszenia.